czy po tych metamorfozach często masz jakieś maski nakładane na twarz? Czy potem nie odczuwasz jakiegoś bólu, jakiegoś dyskomfortu? Wiesz co, to różnie bywa. Zależy, myślę, od tego pewnie, ile na przykład wody wypiliśmy, jak ta nasza... No tak, naprawdę, to wszystko ma ogromne znaczenie. Pamiętam, że ostatnio właśnie miałam jakieś tam problemy i miałam po prostu... Chyba pół godziny ściągaliśmy tą maskę, tak? Bardzo się przykleiła do skóry. Kiedy normalnie zajmuje nam to może 10 minut, to wtedy pół godziny i rzeczywiście miałam tutaj takie z naciągów, takie po prostu obolałe miejsca czerwone. Ale naprawdę wszyscy, którzy pracują przy tym programie, charakteryzatorzy, charakteryzatorki, dziewczyny i chłopcy, którzy z nami pracują, są cudowni. Oni mają naprawdę najgorzej, bo oni... My siedzimy 5 godzin, ale możemy sobie wstać i kiedy nas tam coś zaboli albo musimy iść do toalety i tak dalej. A oni jednak nie tylko mają 5 czy... Nie, no może z 2 twarze każdy z nich ma do zrobienia podczas odcinka, także to jest... No oni są najbardziej zmęczeni, muszą to wszystko wyrzeźbić i tak dalej, a są tak mili, są tak ciepli, więc myślę, że duża też zasługa tego sukcesu, tego programu, to są po prostu oni, no.